Witam wszystkich widzów kanału Tajemity. Na wstępie filmu pragniemy podziękować wszystkim widzom za komentarze, wskazania pewnych dróg, którymi możemy podążać i je sprawdzać, jak choćby temat o córce Jezusa Chrystusa z Nazaretu i Marii Magdaleny, o który domagają się widzowie od pewnego czasu. Nawiasem mówiąc, cały czas zbieramy i weryfikujemy materiały i tematy, z którymi chcecie się z nami podzielić. Nadsyłacie nam różne zdjęcia, filmy, na których widać wiele ciekawych i paranormalnych, uchwyconych przez aparat lub kamerę sytuacji. Dziękujemy Wam za to, drodzy widzowie. Może jest to dobry czas na uruchomienie kilku filmów z Waszymi obserwacjami. Na razie nie publikujemy nadesłanych materiałów, ale staramy się je na wstępie zweryfikować i za zgodą autorów pokazać publicznie za jakiś czas w celu wspólnego przedyskutowania tego, co na zdjęciach tudzież filmach widać. Oczywiście taki sposób prowadzenia dyskusji będzie wymagał od widzów przejścia na bardziej merytoryczny poziom dyskusji, gdzie nie ma miejsca na wytyki, ośmieszenia, dogadywania i tym podobne, a od nas bardziej rygorystycznej regulacji komentarzy, gdyż tylko poważne i merytoryczne podejście do tematu może zaowocować kreatywnymi ideami pchającymi nas dalej do celu, jakim będzie wspólne rozwikłanie zagadki lub zagadek. To już niebawem. A dzisiaj przedstawimy Wam, drodzy widzowie, bardzo ciekawe miejsce, o którym krąży powiedzenie, iż cel o tak skomplikowanej strukturze pozostaje wielkim, otwartym pytaniem. I znowu nakierujemy się dzisiaj na Rosję i to nie z powodu, że jesteśmy rosyjskimi onucami, jak to określono redakcję po kilku filmach opowiadających o anomaliach na terenie Rosji, ale z powodu tego, że centrum tego wielkiego mocarstwa uznawane jest za kolebkę mazdaizmu i wszelkiej cywilizacji, która powstała na Ziemi. Wiemy, jaka dzisiaj jest sytuacja polityczna, jak nas politycy starają się skłócić, nie patrząc na równowagę sił ezoterycznych, ale próbując je przeważyć, ingerując różnymi sposobami z marginesu w nasze osobiste zdanie na różne tematy wynikające z wolności osobistej i samostanowienia, które jeszcze trwa, gdyż nie zostało w 100% stłamszone, choć z pewnością się to stanie i to już niedługo. Ziemia jest nasza w pewnym stopniu, gdyż tak nie do końca wiemy, kto jeszcze na niej mieszka. I dlatego opisując jakiekolwiek miejsce na tej ziemi, nie patrzymy na konflikty. Nie kierujemy się dziecinadą z piaskownicy. Tego nie lubię, a tego nie. Przedstawiamy nasze wspólne ludzkie lub też nie dziedzictwo, które nam jako ludziom przypadło. Nie tak dawno temu na rosyjskim stepie leśnym odkryto zapierający dech w piersiach przykład architektury epoki lodowcowej. Jest to ogromna, okrągła konstrukcja zbudowana z kości co najmniej 60 mamutów włochatych. Znalezisko od razu zrodziło pewne pytania. Dlaczego łowcy, zbieracze, którzy 25 tysięcy lat temu znosili mroźne warunki życia, zbudowali budowlę o średnicy prawie 68 metrów i to z kości mamutów? Oczywiste jest, że włożono mnóstwo czasu i wysiłku w powstanie tej budowli, więc z jakiegoś powodu miała ona duże znaczenie dla ludzi, którzy ją stworzyli. Mówi Alexander Prior, archeolog z University of Exeter z Wielkiej Brytanii. Alexander Prior jest głównym autorem nowego badania Chronologia i funkcja nowej okrągłej struktury mamuta w kostenki 11. Opublikowanego w czasopiśmie Antiquity, w którym opisano znalezisko w kostenki, miejscu, w którym znajduje się wiele ważnych stanowisk paleolitycznych skupionych wokół rzeki Don. Aby rozwiązać tą dziwną zagadkę, starożytni budowniczowie pozostawili pewne wskazówki. W budynku pozostały resztki prehistorycznych palenisk, resztki jedzenia, w tym warzywa. Ludzie zbudowali te tajemnicze kręgi z kości mamutów około 20-25 tysięcy lat temu, krzyczał na Twitterze swego czasu Planet Green, a było to dokładnie 5 kwietnia 2020 roku. Kilka dołów zawierających kości mamuta znajduje się tuż poza kręgiem kości i może sugerować, że były one miejscem przechowywania materiału budowlanego, czyli żywności, a raczej tego, co z żywności pozostało.
Pamiętajmy, że jest to próba zrozumienia tego faktu przez naukowców, która wcale nie musi się pokrywać z waszą ideą, drodzy widzowie. Oczywiście, że mamut dostarcza dużo mięsa, powiedział Prior, więc chcemy zbadać dokładniej hipotezę, że na tym terenie odbywały się działania związane z przetwarzaniem i przechowywaniem żywności. Jeżeli działania, to dla kogo? Wyobraźmy sobie jaskiniowca, który pracuje i przetwarza żywność niczym w obecnej fabryce. Dla kogo to robi? Dla siebie? Raczej chyba takiemu dżentelmenowi wystarczyło ognisko, ochrona od wiatru i dobre krwiste z mamuta. Może przez przypadek wpadł na pomysł, iż z kości można zbudować dla siebie coś, co będzie go ochraniało? Niektórzy jednak uważają, że majestatyczność tej budowli ma znaczenie większe niż tylko praktyczne. Ludzie spekulowali też sporo na temat prawdopodobnego elementu rytualnego i naprawdę trudno powiedzieć, co to mogło w przeszłości być, dodaje Prior. Wiemy nie od dzisiaj, że rytuał jest wpisany w ludzkie życie na wiele sposobów. Nawet parzenie herbaty w piątek wieczorem po pracy jest rytuałem, sposób ścielenia łóżka i tym podobne. Fakt, że przodkowie zaprojektowali tego typu budowlę w ramach swojego rytuału i sposobu zdobywania pożywienia, jest całkowicie uzasadniony. Ale czy miał miejsce? Budynki z kości mamuta są dobrze znane archeologom z całego świata. Podobne struktury odnaleziono w całej Europie Wschodniej, choć na znacznie mniejszą skalę, o średnicy kilku metrów. Te stanowiska, w tym inne znalezione w Kostenki w latach 50. i 60. XX wieku, pochodzą sprzed 22 tysięcy lat. Naukowcy uważali je za budynki mieszkalne lub domy gigantów, które pomagały ich budowniczym przetrwać niskie temperatury panujące w najgorszym momencie ostatniej epoki lodowcowej. Nowa struktura, odkryta po raz pierwszy w 2014 roku w Kostenki, jest o 3000 lat starsza. Co za widok, mówi Pat Sipman, antropolog z Penn State University. Jestem całkowicie zaintrygowany, ponieważ te niezwykłe znaleziska znacząco różnią się od tych odkrytych wcześniej i mogą być bardziej dokładnie badane przy użyciu nowoczesnych technik. Miejsce to wyróżnia się przede wszystkim swoją skalą. Rozmiar tej budowli czyni ją wyjątkową w swoim rodzaju, a jej budowa z pewnością była czasochłonna, mówi archeolog Bosch, zoolog z Uniwersytetu Cambridge. To oznacza, że miało ono przetrwać być może jako punkt orientacyjny, miejsce spotkań, miejsce o znaczeniu ceremonialnym lub miejsce, do którego można było powrócić, gdy warunki stały się tak trudne, że potrzebne było schronienie. Bosch nie brał udziału w nowych badaniach nad tym naprawdę wyjątkowym znaleziskiem, ale osobiście odwiedził to miejsce wiele razy. Rzeczywiście, same rozmiary budowli sprawiają, że nie nadaje się ona na co dzień, ale trzeba zauważyć, że jest to ocena współczesna. Nie wyobrażam sobie, jak mogliby przykryć tę konstrukcję dachem, powiedział Prior. Po tych słowach zastanawiamy się, jak naprawdę są traktowani nasi przodkowie. Przecież to po nich odziedziczyliśmy praktycznie wszystko, włącznie z kreatywnością przekazaną ludziom chcącym coś w życiu osiągnąć, niekoniecznie na podłożu życia fizycznego. Mniejsze domy botokowe też odkryto, charakteryzują się wyraźniejszymi paleniskami do gotowania, a w ich wnętrzu znajdują się szczątki reniferów, koni i lisów, co sugeruje, że ludzie w nich mieszkający żywili się tym, co mogli znaleźć w okolicy. Tak bynajmniej twierdzą naukowcy, ale warto też zastanowić się nad gatunkami nas poprzedzającymi. Nie trzeba wymyślać horrorów, by zrobić dobry film. Wystarczy wyobraźnia i odnaleziony garnek z paleniskiem sprzed 25 tysięcy lat. Nowe badania kości mamuta nie potwierdzają obecności szczątków innych zwierząt. To niemal wyłącznie szczątki mamuta włochatego i to jest jedna z interesujących rzeczy, powiedział Prior. Czyżby główna dieta naszych proto składała się tylko z mamutów, a inne zwierzęta w kotle znalazły się jako dodatek? Brak kości innych zwierząt sprawia, że nie przypomina to miejsca, w którym przez jakiś czas mieszkali ludzie, dodał Sipman. Co ciekawe, jest to pierwsza tego typu budowla, w której znaleziono dowody na to, że jej mieszkańcy spalali w środku drewno, a nie tylko kości. To pierwszy raz, kiedy ktoś znalazł duże kawałki węgla drzewnego wewnątrz jednej z tych struktur. To pokazuje, że drzewa były w środowisku, powiedział Prior. Szerokości słojów drzew w węglu drzewnym są niewielkie, co sugeruje, że drzewa prawdopodobnie walczyły o przetrwanie w tym krajobrazie.
Dodajmy, iż możliwym jest, że zbierano tylko to, co spadło i się złamało, czyli to, co się zbiera dzisiaj na starych wsiach skansenach, czyli chrust. Naszym zdaniem prior powinien zwrócić uwagę też na pewne plemiona w Amazonii, idealnie pasujące w planowaniu przestrzennym swojego lokum. Ogromna budowla w centrum, wokół małe budowle. Ogromna budowla równa się centrum siedliska plemienia. Tam odbywało się wszystko. Życie kulturalne, zmieszane z religijnym oraz gospodarczym, a wszystko w ustalonych porach roku i dnia. Wspaniała organizacja. Jednak poprzednie badania sugerowały, że nawet na suchych stepach epoki lodowcowej drzewa iglaste mogły przetrwać w lasach rozciągających się wzdłuż brzegów rzek, takich jak te w pobliżu Kostenki, co było atrakcją dla osób chcących przetrwać. A jeśli ludzie nie mieszkali w tym budynku, to po co rozpalano tam ogniska? W przeszłości ogień można było postrzegać jako narzędzie, podobnie jak narzędzia z kamienia łupanego i obrobione kości, mówi Bosz. Ale przecież, panie Bosz, czy nie pamięta pan książek ze szkoły podstawowej, gdzie uczy się dzieci, że ogień prehistoryczni proto traktowali jak boskie zjawisko, a nie narzędzie? No to jak jest z tym ogniem? Boski dar, czy po prostu narzędzie, jak każde inne z danej epoki? Ogniska zapewniały ciepło i światło, umożliwiały pieczenie żywności, suszenie mięsa do przechowywania i przetwarzanie klejów do narzędzi z kamiennymi końcówkami. Tutaj ogniska rozpalano wewnątrz konstrukcji, a jej wykorzystanie jako źródła światła wydaje się intuicyjne, mówi. Jeśli autorzy mają rację w swoim założeniu, że służyła ona jako miejsce do przechowywania żywności, mogła być również używana do suszenia mięsa. Najciekawsze jest to, że istnieją sposoby sprawdzenia tych pomysłów. Na przykład znalezienie kropli tłuszczu na podłodze może wskazywać, że mięso suszono nad płomieniami. Lokalna dieta również, jak się wydaje, składała się z bufetu warzywnego. A może owa kropla tłuszczu to znak, że nie mięso wisiało nad ogniskiem? Stosując technikę flotacji wodnej i sitowej, zespół odkrył wśród węgla drzewnego fragmenty tkanek roślinnych. Po raz pierwszy w którejkolwiek z tych struktur udało nam się odkryć składnik będący pożywieniem dla roślin, mówi prior. Jego zespół nie zidentyfikował jeszcze konkretnych gatunków, ale zauważa, że tkanki te przypominają te, które można znaleźć we współczesnych korzeniach i bulwach, takich jak marchew, ziemniaki czy pasternak. Zdumiewający zbiór kości pochodzących od ponad 60 mamutów nasuwa pytanie, skąd się one wszystkie tam wzięły. Naukowcy nie są pewni, czy zwierzęta były obiektem polowań, zbierane w miejscach masowych zgonów, czy też była to kombinacja obu tych zdarzeń. Musi być coś w topografii tego miejsca, co sprawia, że wciąż przechodzą tędy stada mamutów, które mogą zostać zabite lub zostaną zabite naturalnie, na przykład przy przeprawie przez rzekę, mówił Pat Sipman z Penn State. Nie wyobrażam sobie, żeby ci ludzie mogli zabić 60 mamutów naraz, ponieważ trąbowce, rząd ssaków, do którego należą zarówno mamuty, jak i żyjące słonie, są inteligentne i wyczuwają, że członkowie ich stada są zabijani nawet przy użyciu nowoczesnej broni automatycznej. Dalsze badania kości mamutów dostarczają więcej wskazówek na temat ich pochodzenia. Niektóre z nich ułożono w tej samej kolejności i pozycji, w jakiej znajdowały się w szkielecie. Oznacza to, że kości zostały przyniesione na miejsce jako część ciała, do której nadal przylegały niektóre tkanki miękkie, skóra, mięśnie i ścięgna, powiedział Bosz. Można wnioskować, że wcześniej je poćwiartowano. Dlatego musiały zostać przetransportowane, zanim mięsożercy mieli szansę zjeść i oczyścić kości. Oznacza to, że budowniczowie mieli wcześniejszy dostęp do szczątków mamuta. Pat Shipman dodaje: chciałbym się dowiedzieć, czy kości zostały przetworzone lub przetransportowane, czy też mamy do czynienia z całymi szkieletami lub tuszami ułożonymi w stosy w celu przyszłego wykorzystania. Przenoszenie martwego mamuta nie mogło być łatwe, nawet jeśli został on w dużej mierze pozbawiony mięsa. Bez względu na to, w jaki sposób mamuty się tu dostały, ich obecność była kluczowa dla ludzi zamieszkujących ten obszar. Ludmiła Lakowlewa z Francuskiego Narodowego Centrum Badań Naukowych zauważa, że cała osada ukazuje liczne domostwa z kości mamutów. Mury, ogrodzenia, doły, miejsca pracy, paleniska, wysypiska śmieci i miejsca rzeźni, mówi. Jak powiedział Aleksander Prior, Kostenki było ośrodkiem osadnictwa ludzkiego podczas ostatniej epoki lodowcowej.
To ogromna inwestycja w tym konkretnym miejscu krajobrazu. Jego zespół ma kilka teorii wyjaśniających, dlaczego tak się stało. Istnieją dowody na to, że na tym obszarze znajdowały się naturalne źródła słodkiej wody, które pozostawały ciekłe przez cały rok, mówi. Ta podgrzana woda przyciągnęłaby zwierzęta, w tym mamuty, a w rezultacie ludzi w to samo miejsce. Prior uważa, że chociaż strona ta budzi wiele intrygujących pytań, już teraz można na jej podstawie wyciągnąć pewne wnioski na temat ludzi, którzy ją stworzyli. Ten projekt daje nam prawdziwy wgląd w to, jak nasi przodkowie przystosowali się do zmian klimatycznych, do najtrudniejszych okresów ostatniego cyklu lodowcowego i jak przystosowali się do wykorzystywania materiałów, które mieli wokół siebie, powiedział. To naprawdę opowieść o przetrwaniu w obliczu przeciwności losu. Widać, że te badania trochę idą w złym kierunku. Skupiają się na sposobie przechowywania, zadają pytania gdzie i dlaczego, ale nikt nie stara się dołączyć tego znaleziska do już wcześniejszych odkryć i połączenia ich w całość. Pytanie nasze, dlaczego grupa badawcza nie zastanowiła się, dlaczego w wyżłobieniach palenisk znaleziono niedosmażone mięso i niedogotowaną koninę. Dlaczego nie połączono tego ze znaleziskiem mamuta, w którego żołądku znaleziono niestrawione jeszcze jedzenie? Weźmy dzisiaj nas, choćby widzów tajemitów. Wiadomo, że jednostka w warunkach ekstremalnych ma marne szanse przetrwania, nawet jak posiada zapasy. Ale kiedy zbuduje się budowlę dla wielu, wyznaczy rolę dla kobiet, dzieci, młodzieży i mężczyzn, szansa na przetrwanie nagle wzrasta. Bardziej optujemy za tym, że wiedząc o nadchodzącym zlodowaceniu, ludzie postanowili wybić kilkadziesiąt mamutów, mięso zmagazynować, kości potraktować jako budulec. Dało to szansę na przetrwanie. Być może tak trwali do momentu ostatniego mamuciego kęsu. W takim razie dlaczego nie odnaleziono żadnego z ich szkieletów? Co się stało z ludźmi proto? Może zostawili to nagle i wyruszyli w kierunku, gdzie nie ma lodu? Ale gdzie? Kiedy odpowiemy sobie na pytanie, po co gromadzi się taką ilość mięsa?